Cześć! Z tej strony Rafał, kanał RafiBrics. Moi drodzy, dzisiaj pokażę Wam, jak zbudowałem ten mini ogródek do mojego domku, który kiedyś mogliście zobaczyć u mnie na kanale. Zapraszam. Jak widzicie, jako podstawę tego domku wykorzystałem płytkę 50 na 50 studów której recenzję czy porównanie możecie zobaczyć tutaj w rogu. Jest to płytka kupiona w hipermarkecie oszą za 22 zł. i 99 groszy. Do mojego domku prowadzą schodki oraz chodniczek zrobiony z białych groszków. Te groszki tutaj mają imitować białe kamyczki, rozsypane jako chodnik prowadzący właśnie do wejścia. No i podobne kamyczki tutaj rozłożyłem. Na wjeździe do garażu cały dom ogrodziłem płotkiem, dół płotka zrobiłem z bricków 1 na 2 z fakturą cegiełek. No i górę, jak widzicie, wykończyłem białym płotkiem na rogach, robiąc takie słupki. Oczywiście nie mogło również zabraknąć skrzynki na listy. No i to, co tutaj jeszcze przed domem, mamy kwiaty, dwie choineczki. Tutaj widzimy, pan domu naprawia swój samochód obok również umieściłem kosze na śmieci z boku domu tak jak mówiłem to wam na recenzji kiedy pokazywałem ten dom w środku zapraszam wszystkich do oglądania tutaj no to z boku zbudowałem taras z tyłu w ogrodzie mamy stolik oraz cztery krzesła no i z tyłu domu również jak widzicie zbudowałem taras tutaj mamy Mini figurkę, która wyszła z dzieckiem na spacerek na taras. Po bokach również umieściłem troszkę zieleniny. Kolejny domownik z tyłu domu w ogródku. Piecze jakąś nogę z kurczaka na grillu. Mamy również beczkę na deszczówkę. Kran oraz kratki. No tutaj mamy na skoszoną trawę pojemnik, jak również taczkę. No i po boku domu moi drodzy umieściłem również zielone krzaczki, i jak widzicie, cały dom jest ogrodzony białym płotkiem. Słuchajcie, nie będę pokazywał wam jeszcze raz wnętrza domu, bo ci co są ciekawi, jak dom wygląda w środku, no to mogą udać się do mojego filmu, w którym pokazuję właśnie ten dom. Troszeczkę już ten dom. Zawadzał mi na półce, dlatego stwierdziłem, że pora, właśnie na zbudowanie tego ogródka, który wam mówiłem. Nie chciałem za bardzo udziwniać tego ogródka czy dać tutaj nie wiadomo ile elementów, bo uważam, że taki porządek lepiej prezentuje się na mojej mini makietce domu jednorodzinnego. Moi drodzy, dzisiaj krótki film, ale i tak dzięki wszystkim za wytrwanie. Do końca, do usłyszenia, cześć.